Jak powiedzieć po angielsku, że poinformujesz kogoś o postępie sytuacji? Podam Wam 5 zwrotów, które możecie użyć, aby poinformować kogoś o postępie sytuacji w języku angielskim. Przykład pierwszy. I will keep you posted. W wielkim skrócie oznacza to będę Cię informował. I teraz o czym będziesz informował albo informowała daną osobę? I możesz dalej ciągnąć to zdanie i powiedzieć I will keep you posted on the progress na temat postępu albo I will keep you posted on this matter, czyli będę Cię informowała na temat tej sprawy. Przykład drugi. I will keep you updated. Oznacza, że również będziesz osobę informował albo informowała o postępie i możesz też tak samo jak w poprzednim przykładzie powiedzieć I will keep you updated on the progress. I will keep you updated on the situation. Przykład trzeci. I will keep you informed on the situation, on the progress, about the situation, about the progress. I to od tego, czy wybierzecie on, czy about, to już od Was zależy. Na przykład, you can keep me informed about your progress in English. Przykład czwarty. I will keep you in the loop. I ten zwrot zazwyczaj jest używany wtedy, kiedy będziemy do siebie e-mailowali. Więc jeżeli wiesz dobrze, że będziesz e-mailować do danej osoby, czyli informować ją o przebiegu danej sytuacji e-mailami, to ten zwrot jak najbardziej do tego pasuje. Przykład piąty. I will notify you of further updates, czyli powiadomię Cię o dalszych nowościach, o dalszych aktualizacjach. I ten zwrot jest taki o wiele bardziej formalny niż 4 poprzednie, które Wam podałam. A teraz zastanów się przez chwilę i pomyśl, jak powiedzieć, że poinformujesz mnie na temat swojego postępu w języku angielskim. Spośród tych 5 zwrotów, które Ci podałam, wybierz jeden i powiedz go na głos. Możesz udzielić również swojej, możesz również napisać swoją odpowiedź w komentarzu poniżej. Chętnie ją przeczytam. Take care everyone. Bye bye.